up next. It's a women's bantamweight matchup between Primetime and Priceless. Our tale of the tape for this women's bantamweight battle. Primetime is 20. Priceless is 30. 8 inchów zasięgu. Kurde, mnie tak korci walczyć Karoliną. Stójce, ale to nie da rady. Ona ma najsłabszą. Ja nawet nie wiedziałem, że ona ma słabszą szczękę niż Mox chyba. Mox ma 40 ileś, a ona ma 44 tylko. Nawet Borys ma 69 jako zapaśnik. Także to jest głupota walczyć z nią stójce. Ona ma fajne, szybkie ręce, fajne, szybkie nogi. Jak ja bym miał szczękę mocniejszą, tak jak tajski bokser albo coś, to my tu stójce będziemy ich niszczyć pomimo tego braku zasięgu ramion. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. Strong hook to the body by Primetime. Very nice leg kick. The fight goes to the clinch early. She transitions to the tie clinch. This may secure the victory. I think it will. No, szybko poszło. Rysz to zasięg, dokładnie, Marta. Dobra, mamy Dejlika zaliczonego, pani. Let's check out the action on our fight replay. Let's take a look at the setup here. Co to było, Marta? Latające dźwignia. Latający armbar. Flying armbar tak zwany. Dwie fazy. Jeżeli wejdzie, no to przeciwnik ma gruby kłopot. Weszło, co? Ładnie, chłopaki. A nie wiem, czy ona, nie wiem, kto ma ten. Wiem, że ktoś ma z naszych zawodników latającą kimurę. Ja bym chciał to zobaczyć. No nie wiem, z jakiej to z pozycji, czy to jest z pełnego daja, czy z tajemniczego klinczu, czy na przykład single. Uchwytuję jedną ręką, nie mam pojęcia, ale wiem, że któryś z naszych zawodników ma latającą kimurę i jeszcze inny zawodnik ma latające duszenie. Wszystko dwie fazy.